Jak fajerwerki mają się do piesków? Porozmawiamy na ten temat ze specjalistką, także jest ze mną Nati. Cześć, cześć kochani, dzień dobry. Słuchajcie, no fajerwerki trochę mają się do piesków. Pomijając wybuchy, które bardzo często psiaka mogą wystraszyć, to jest jeszcze kilka innych dodatkowych, powiedzmy, zagrożeń, które wydają się równie mocno ważne, chociażby gonienie tych fajerwerków. Dokładnie, odpalisz coś, rzucisz, w ogóle po pierwsze, praktycznie żadnej fajerwerki nie można odpalać i rzucać z dłoni, jedynie granaty, na przykład ASG można tak zainicjować. No nie wiem, jeżeli już nawet to zrobisz, albo właśnie wspomniany granat, rzucisz, pies podbiegnie do tego wyrobu, będzie jak zaciekawiony. Za piłką. Dokładnie. Gdyby był pies z bezpiecznej odległości, może i nawet masz psa, który się nie wystrasza tego huku, chociaż tak. To już też zależy ale w wszystko ogóle od konkretnego. Pies serio może złapać to do pyska. To jest, to, jakby to jest wiecie, przerażające. To jest obłęd. I Nawet... to mówię z autopsji, ja miałem to jako no. dzieciak, że pamiętam, okay. Rzucam petardę, a mój kotek do tego biegnie, o, nie? Wow. I w panice ja biegnę też do tego, żeby o, go odgonić, wow. Nic się nie stało. No. Ale no ja sam musiałem do tej petardy podbiec, więc sam musiałem ryzykować, no traumatyczne yeah. wspomnienie, więc każdemu mówię, bo wiem, że to się zdarza często, że rzucamy, a nagle kotek do tego podbiegnie, nie? Więc tak, jak bo widzimy to nie zwierzęta, musi to być generalnie... piesek, nie? Tak, Jakby to generalnie też jak widzimy koty. zwierzęta, to najlepiej spasować. W ogóle No. zwierzęta i puszczanie fajerwerków, po co? Jakby ja wiem, że są fani, w ogóle są psy, które mają w ogóle bzika na punkcie No, oglądania jeżeli nie dzieje fajerwerków. im się krzywda, to ja nie widzę w No, tym nic jakby złego. oglądanie, wiecie, za szyby, Tak. ale w ogóle zabieranie psiaka na pokaz, puszczanie fajerwerków, nawet jak my mamy te zestawy, powiedzmy, cichych fajerwerków, o których też tutaj sobie rozmawialiśmy, to tak jak też powiedziałeś, sąsiad może mieć coś turbo mocnego i Dokładnie. jakby pies, który do tej pory się nie bał, może po prostu zacząć się bać, no bo Tak. to będzie dla niego tłumacz, nie? Więc front mamy spójny, jeżeli chodzi o Twój apel Oczywiście. do fajerwerkowych fanów. Dobre wychowanie fajerwerkowe, Tak. które zresztą na koniec dnia rzutuje na całą branżę. Tak, bo najłatwiej jest kogoś skrytykować, zhejtować, a dużo trudniej prowadzić ten dialog, więc my postaramy się ten dialog Wam pokazać, jak można to zrobić. Mamy tak nadzieję przynajmniej, zobaczymy, jeszcze nic nie wiadomo, co tu się wydarzy. Tak Jednak jest. Jesteśmy w pomieszczeniu pełnym materiałów elementów, wybuchowych. dokładnie tak, które no, iskry mogą lecieć tak czy inaczej. Tak jest. Fajerwerka cicha, cicha i nierówna. W sensie producenci potworzyli serię, które ponazywali jakoś Green Line, Silent. Mamy coś takiego jak Scream of Silence, krzyk ciszy, oksymoronowa nazwa. W każdym razie ciche fajerwerki, Quiet Fireworks, to jest relatywna nowość, która istnieje na rynku od kilku lat. I ona może potencjalnie wprowadzać w błąd, ponieważ producenci rzucili się na to, żeby nazywać niektóre fajerwerki cichymi. Co istotne, ta mechanika działania tych fajerwerków, na przykład tutaj mamy wyrzutnię, która emituje ciche, opadające fajerwerki i faktycznie one są dużo cichsze niż na przykład takie klasyczne. Tutaj jakiś mamy Extreme Max, coś no, tam. Nawet tutaj nie jest sama żadna Extreme. Zamieńmy się, bo ja muszę te ciche, pamiętaj, jak co Dobra. To są bardziej moje, to są bardziej twoje, no. Tak, tu mamy konwencjonalną wyrzutnię, która emituje piwonie. Konwencjonalna no. wyrzutnia, której ten ładunek się wznosi i tak. wybucha. I w środku tego ładunku jest tak zwany flash, czyli coś, co jest mocniejsze od prochu. Mhm. To rozrywa cały ten korpus, no i dzięki temu formuje tak rozległy, ogromny efekt na niebie. Mhm. Jest to oczywiście pożądane przez większość konsumentów, mhm. ale jeżeli zależy nam na cichym efekcie, to wtedy celujemy w tak zwaną serię Silent i te ładunki... Animal friendly. Dokładnie. I te ładunki, gdy wzniosą się na odpowiedni pułap, też ulegają wybuchowi. W zasadzie właśnie, tam nawet nie jest to typowy wybuch, tak. eksplozja, a tak zwana deflagracja. To jest nieco słabsze zjawisko. Mamy okay. spalanie, to każdy z nas wie, bo każdy pali, nie wiem, papierosy, to jest najwolniejsza reakcja. Deflagracja to jest szybsza reakcja. Eksplozja jest najszybsza, jeżeli chodzi o fajerwerki. Później jest detonacja, to już tylko dynamity i inne tematy, to tego w fajerwerkach nie ma. Ten ładunek zostanie wystrzelony w kontekście tych cichych. On wybucha i wybucha, właśnie bardziej deflagruje, w sposób relatywnie cichy. Te gwiazdeczki opadają, zamiast rozrzucić się w przestrzeni, formując kulistą. Muszą po prostu upaść. A wspomniałeś o tym, że jakby bardzo jest to popularne i wielu producentów wprowadza te ciche, ale też wspomniałeś wcześniej, że nie każde ciche są ciche. Dokładnie. Jak na przykład, jeżeli mamy konsumenta, który chce te fajerwerki ciche, bo ma zwierzęta, bo jakby gdzieś tutaj w tym środowisku się porusza, jak ma sprawdzić, jaka ilość, nie wiem, czy decybeli wtedy taka wybuchowa, czy jest jakiś miernik, żeby to zobaczyć? Ja zrobiłem swój subiektywny miernik. O, cóż za przypadek! I podlinkuję na pewno artykuł do mojego bloga. Fajnie. Wiadomo, że zrobiłem, że ja handluję fajerwerkami, nie jest to tajemnicą, więc zrobiłem go z intencją po to, aby moi klienci w moim sklepie mogli sobie filtrować fajerwerki według mojej subiektywnej skali głośności. Mhm. Jednakże podlinkuję wpis do bloga. Chętnie podzielę się tym wpisem dla ludzi, którzy kupią fajerwerki gdzie indziej, już bardziej stacjonarnie, czy w jakimś markecie, czy cokolwiek.
żeby świadomie podjąć decyzję. Bo dlatego stworzyłem subiektywną skalę, ponieważ po pierwsze, decybele wcale nie są idealnym miernikiem, ponieważ możemy mieć fajerwerkę, która emituje tych decybeli więcej, ale jest to na przykład jakiś taki szum, powiedzmy, czyli jakby poziom tego hałasu jest powiedzmy tutaj, nie? Ale ono rośnie stopniowo, osiąga ten szczyt i spada. A możemy mieć huk, impulsowy hałas, czyli od razu. Od razu nam wystrzeli. I ten huk jest dużo bardziej przerażający na przykład dla zwierząt, zresztą dla ludzi też. No siedzisz sobie w chacie, grasz w kompa, a nagle coś jebło. Nie? Nie jesteś w stanie się nie przestraszyć, jak nie wiesz, bo jeszcze wiesz, jakby do tego Sylwestra, do tych eventów powiedzmy w miastach i w ogóle jesteś w stanie się przygotować. Dokładnie. Czy pracując ze zwierzakiem, czy właśnie, nie wiem, usypiając dziecko w łazience, no bo to wiadomo, nie dotyczy tylko zwierząt, tylko również ludzi, ale są te momenty, w których te wystrzały między blokami pojawiają się totalnie znienacka i nawet ci, co kochają fajerwerki, nie ma opcji, że się nie wystraszą, prawda? Znaczy, jakby... Strzelanie między blokami to jest największa patologia, największe zło i każdy, kto lubi fajerwerki, powinien tego nie robić. Tak. Chyba, że naprawdę żyje w jakimś społeczeństwie, bloku, które kocha te fajerwerki i faktycznie ma pewność, że wszyscy mieszkańcy są albo za. Albo robią sobie jakieś sąsiedzkie takie dogadanie, tak, wiesz, tak, i nawet... wtedy to jest, zawczasu są poinformowani i tak dalej, to wtedy spoko, nie? Ale wiesz, to tak jak fajnie teraz, myślę, taka kultura, wiecie, sąsiadów, jak ktoś robi imprezę, rozwiesza te kartki, że hej, słuchajcie, dzisiaj będzie impreza, zostawiam zatyczki, to coś w tym stylu zrobione właśnie przy współpracy z sąsiadami, uważam, też jest super podejściem, bo my serio jesteśmy w stanie się przygotować, że jeżeli to jest powiedzmy poza Sylwestrem, ale ktoś robi jakieś, bo to jest też bardzo popularne, czy na weselach, czy na jakichś imprezach, osiemnastkach, że to się dzieje, to jakby poinformowanie, chociaż poinformowanie jakby okolicznych mieszkańców, żeby to nie był szok, żeby to nie był stres, tak, czy dla dzieci, dla osób starszych, czy właśnie dla zwierzaków, to jest po prostu taka ludzka życzliwość. To nie jest jakby, wiesz, wymóg nadany prawnie, tak, czy ustawą, ale jakby jesteśmy ludźmi i myślę, że im milej sobie będziemy jak gdzieś tam współpracować na różnych płaszczyznach, no to fajnie wróci i właśnie nie będzie tak, jak tam też gadaliśmy o tym, dziwnych sytuacji, że po prostu tym, którzy puszczają fajerwerki, to zawsze życzymy, żeby ta fajerwerka w tyłku im wybuchła. No, to mi tak wszyscy życzą w komentarzach. Okej, za jak się zbierze odpowiednie ilość lajków. Co mi będą życzyć po tym filmie. Obiecałem, że jak zbierze się odpowiednie ilość lajków, to robimy to, także. Ale to nie wnika. Mała dygresja co do tego, co mówisz. Tak. Fajerwerki możemy w Polsce strzelać cały rok, o czym nie każdy wie. Często mówi się, że ktoś odpalił fajerwerkę poza Sylwestrem, dzwonimy na policję. W Polsce cały rok można odpalać z terenów, generalnie z terenów, co do których mamy zgodę, żeby je odpalać, czyli najprościej z terenów prywatnych. Osiedle nie jest terenem de facto prywatnym, prawda? Czy jest wspólnotą? Jest wspólnotą, więc w sumie nie masz zgody, także jak najbardziej można się powołać. Co innego, jak na ogródku ktoś odpala. To tylko właśnie to jest ten fajny dialog, który myślę, że tutaj jakby zapraszamy do tego, żeby go prowadzić, bo to wszystko się da. Dokładnie. Tylko trzeba chcieć. I też dwie strony muszą chcieć, nie? Bo nie można być tak, że poinformujesz, a sąsiad tak to powie, nie, ty nie możesz i tyle. No sorry, wtedy robiłeś co mogłeś, nie? Ja tak przynajmniej z takiego założenia wychodzę. Bo wiecie, bo my możemy udawać, że jakby bo fajerwerki są złe i w ogóle, ale jakby są na ten moment w Polsce legalne. I jakby... Na ten moment, teraz nowa partia, która oficjalnie deklaruje się jako antyfajerwerkowa. Ja użyłam, że na ten moment, więc na ten moment są legalne, tak. Potem mogę się przebranżowić jak co psy. Laik nie zna się na tej całej gamie i laik może kupić taką wyrzutnię, która jest nazwana cicha i będzie się spodziewał... Na ten pokaz. I właśnie, i co do psa, niektóre psy by powiedziały, znaczy powiedziały, zareagowałyby totalnie okej. Mogą niektóre powiedzieć o guzikach. To zaraz. Właśnie, powiedziałaby guzikiem, że jest totalnie okej, ale inny pies zareagowałby totalnie źle. Tak. No jeszcze inny w ogóle na tą hukową by zareagował okej. Są psy, które na szelest takiego worka zareagują totalnym strachem. Dokładnie. Więc jakby w ogóle to tutaj musielibyśmy przeprowadzić bardzo diagnostyczną rozmowę behawioralną o psach, ale to może kiedy indziej, słuchaj, ja cię zabiorę na szkolenie. A chętnie. No więc jakby kumam, że to nie jest coś takiego, jak się może konsumentowi wydawać. Dlatego stworzyłem tą skalę i dlatego też zapraszam na mojego bloga, gdzie ją dokładnie opisałem, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Mm. Żeby nie było, że ktoś kupi taką wyrzutnię, która jest silent i powie, kurczę, ona wcale nie była silent, bo spodziewał się czegoś innego.
A ona była silent, bo jest faktycznie dużo cichsza od tej, no ale właśnie spodziewał się czegoś innego. Sprzątnięcie takich dużych wyrzutni, no kurde, to jest must have i każdy powinien to robić. Jakby można to robić, ale jakby to tak jak fajnie wspomniałeś, sprzątajmy potem, no to tak jak wiecie, od psiarzy się wymaga, żeby sprzątali po swoim. Dobra się, analogia, no. Prawda? Dokładnie. Jakby to jest to samo, nie? Tak. Jakby szanujmy siebie. Ja nie chcę, jakby wiecie, rano na spacerze z psem, żeby wąchał jakieś takie odpadki, nazwijmy to trochę toksyczne, albo no po prostu papierowe, no one są, w ogóle. Warto wspomnieć, że nie są toksyczne, no bo na koniec dnia po wypaleniu to jest typowa tektura, czyli w pełni organiczny produkt. Okay. Wszystkie ładunki uległy wypaleniu, więc jedynie to jest tektura, która może być delikatnie zabarwiona sadzą, węgiel jako produkt spalania, no także toksyczność tam nie ma, ale no jest to wkurzające, że leżą śmieci i tak dalej, więc apel, tak żeby tak nie robić. Leży, też dokładnie, jest wkurzająca, więc dokładnie, więc jeśli jesteś antyfajerwerkowcem, to musisz sprzątać po swoim psie, jeżeli chcesz mieć pretensje do fajerwerkowców, ale w drugą stronę, jeśli jesteś fajerwerkowcem, chcesz mieć pretensje do tych, którzy zostawiają kupę, to sprzątaj swoje fajerwerki. Wtedy tak, bo inaczej będziemy sobie podrzucać te rzeczy wzajemnie i to nie będzie dobre. Dokładnie, będzie to się skończy źle. Dobra, po prawej stronie mniejsze zło nie potwierdzi tego. Dobra, to po prawej stronie mamy cichsze rzeczy. Tak, to są typowo ciche fajerwerki, czyli na przykład zimne ognie. Tutaj mamy ląty w różnym kolorze, które trzymamy w dłoni i one się po prostu spalają, więc bardzo cicho. Tu są też jeszcze alternatywna wersja zimnych ogni w różnych uroczych kolorach i faktycznie te kolory emitują podczas spalania. Tu jest coś, co jest ciut głośniejsze, ale wciąż jest typowo bardzo cichym fajerwerkiem, czyli wulkaniki. Istnieją również fontanny. Akurat nie mam na stanie już, bo jesteśmy pod koniec sezonu i jestem totalnie wytrzepany z towaru, ale rakiety jako takie, one wznoszą się, one również działają podobnie jak wulkany, czyli rozpalają się i ten hałas stopniowo rośnie, takie syczenie. I później spada. Nie ma tam hałasu impulsowego, który może najbardziej zaskoczyć. Więc rakiety działają w świetny sposób jakby z punktu widzenia fizyko-chemicznego. One wznoszą się całkiem cicho. Niemniej, jeżeli chcemy mieć cichą rakietę, to też efekt musi być cichy. Ten jest głośny, więc ona wzniesie się relatywnie cicho, ale wybuchnie głośno. No i właśnie, ten znowu szelest w związku z jej wznoszeniem i tak będzie dużo głośniejszy niż wulkan, bo ten moc tego jest dużo wyższa, to się spala dużo szybciej. Ale wiesz, to nawet w wyglądzie, jakby nie widać, trzeba być, jakby wiecie, specjalistą, żeby zobaczyć, że no, to musi być głośniejsze niż to. Czymś pomiędzy są motylki, które też działają w podobny sposób, czyli mają silniczek odrzutowy, tak samo jak rakieta, tylko że mają też dodatkowe skrzydła, dzięki któremu uzyskują siłę nośną i również wznoszą się w bardzo cichy sposób. I w zasadzie zazwyczaj towarzyszy im emisja światła, taka ciągnie się wtedy kometa, także to jest prawie zawsze cichy efekt, chociaż istnieją motyle, które wieńczą się na niebie efektem huku, więc też czytajmy, co kupujemy. Bo ten huk jest przecież też często pożądany, to jest też słaby huk, więc nie ma co przesadzać. No i później mamy wyrzutnie, które również istnieją właśnie w wersji tej silent, jak pokazywałem, no i są też te konwencjonalne. I te silent są dużo cichsze od konwencjonalnych, ale są dużo głośniejsze niż na przykład zimny ogień czy wulkan. Dlatego właśnie ta subiektywna skala, żeby to było jasne. Fajerwerki też trzeba umieć. Trzeba umieć, tak. Bo wiesz, ktoś idzie, kupuje sobie paczkę fajerwerków i w ogóle on jest fanem. Nie, mi się wydaje, że jak jesteś czegoś fanem, to serio się jakby dowiadujesz, edukacja jest równie ważna, bo tych elementów jest naprawdę sporo, żeby to było po pierwsze widowiskowe, żeby to było bezpieczne, żeby dobierać po prostu też potrzebne dla siebie te zestawy, tak jak mają dać efekt, żebyśmy nie byli potem zaskoczeni, więc jakby to też jest fajne, myślę, żeby o tym powiedzieć, że jak jesteście po prostu fanami, to warto się tym interesować i nie brać po prostu pierwszego, lepszego czegoś, żeby zarobił huku po prostu w otoczeniu, tylko żeby to miało rzeczywiście jakieś tam ręce i nogi, nie? Więc... bo chcemy zaapelować o dobre wychowanie fajerwerkowe, o to, żeby... Bo może nas, słuchajcie. Dokładnie, żeby nie odpalać między blokami, bo na koniec dnia właśnie takie głupie zachowania rzutują na całą naszą branżę. To właśnie przez takie podejście później ludzie nienawidzą fajerwerków, bo oni nie rozróżniają, że są fajerwerki i są petardy. Dla nich wszystko to są wtedy petardy hukowe, więc jeżeli chcemy faktycznie sobie powalić mocne ładunki, czy w ogóle hukówki, no to lećmy poza miasto, pójdźmy sobie na pole, w miejscu, gdzie to faktycznie nie będzie nikomu przeszkadzać.
a nie róbmy tego między blokami. To jest, słuchajcie, to jest kolejne porównanie do jakby świata psiarzy, bo na przykład my, żeby wypuścić naszego psiaka, żeby sobie polatał, puszczamy naszego psa poza miastem, więc puszczać fajerwerki też możemy jakby poza miastem i też nie mówimy tutaj o tych terenach leśnych, gdzie są inne zwierzaki, które oprócz psów też się gdzieś tych huków jednak reagują na nie, ale słuchajcie, jest tyle podmiejskich pól, gdzie serio jakby nie ma lasu, jakby naprawdę można i tak sobie o tym myślę, że taka, wiecie, fajna zrzutka z ekipą i zrobienie czegoś naprawdę super, co mega mocno nie ingeruje w te zwierzęta, które serio się tego boją, czy tak jak już wspominaliśmy, osoby starsze, dzieciaki, no to naprawdę jest coś fajnego, bo czymś innym, myślę, są też imprezy zorganizowane, które robi miasto, wszyscy o tym wcześniej wiedzą, mogą się przygotować, a takie, wiecie, kilka wyrzuconych, to tak moim zdaniem oczywiście, petard tak znikąd, bez sensu, bez zapowiedzi, to ani nie daje fajnego efektu, a tylko tak jak mówisz, jakby nakręca to środowisko, spirala nienawiści do całej naszej branży na koniec. No właśnie, bo to jest znowu, wydaje mi się, że można prowadzić tutaj dialog, tu już pokazaliśmy przykłady i właśnie, żeby no to istnieje w świecie, więc jakby udawanie czy zaklinanie rzeczywistości nigdy się nie uda, po prostu zróbmy tak, żeby to fajnie funkcjonowało i żeby jedni na drugich nie naskakiwali, tylko jakby też przedstawiali swoją po prostu swoją stronę, dlaczego uważają, że to jest takie i takie, żeby ta druga strona też mogła się wypowiedzieć, dlaczego to jest dla niego ważne. No i jakby po prostu rozmawiajmy. Tak jak w każdej dziedzinie byłoby fajnie żyć, jakbyśmy mieli rozmawiać, nie tylko między psami i osobami od fajerwerków. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo fajne, żebyśmy tutaj to umieli robić. Tak. To jest też, słuchajcie, ważne, jeśli chodzi o psiaka i Sylwestra i fajerwerki, no bo łączymy tutaj te dwa światy, to na pewno bardzo często zdarza się to, że psiaki pod wpływem stresu uciekają po wybuchu. I teraz też taką rzecz, którą my jesteśmy odpowiedzialni jako opiekunowie, jaką powinniśmy zrobić, to odpowiednio zabezpieczyć psa. Oprócz narzędzi, które mamy, smyczy, szelki, obroża, jakby to zabezpieczenie narzędziami powinno być zdecydowanie większe, to też możemy wprowadzić takie dodatkowe rzeczy, oprócz tego, że pies ma identyfikator z imieniem, z naszym numerem. Pamiętajcie o tym, że psiak powinien być zaczipowany, że kiedy trafi do weterynarza, będzie można go w szybki sposób odnaleźć. I chip, pamiętajcie o tym, że musi być dodatkowo zarejestrowany, a ponadto jedno z nowych urządzeń, które jest na przykład do nawigacji typu Tractive, różnego typu te AirTagi, które możemy podpiąć psiakowi, to też jest fajna rzecz, że rzeczywiście jak on już tam po tym wybuchu gdzieś tam ucieknie, bo to się zdarza, to są naprawdę dziesiątki jakby takich sytuacji w Polsce, to będzie nam łatwo namierzyć tego psa, bo on się gdzieś schowa, on bardzo często szukamy daleko psa, który ucieknie od wybuchu i on rzeczywiście biegnie, a potem się chowa pod najbliższy krzak, no bo to jest też sytuacja, że to nie jest jedyny wybuch w tej okolicy, tylko tych wybuchów w różnych odległościach jest mnóstwo. Zmasowane. Więc to też pamiętajmy o tym, żeby się zabezpieczyć od tej strony takiej naszej psiarskiej, po prostu, żeby jak już się coś wydarzy, to po prostu, żeby łatwo tego psiaka odnaleźć. Najciekawszy wątek. Najciekawszy. W ogóle napisałeś do mnie, jak w ogóle zobaczyłeś nasz film o odczulaniu przeciw fajerwerkom. I twój film był upubliczniony przez naszą fundację fajerwerkową. O, to miło. Tak. To nawet nie wiedziałam. Więc to w końcu ktoś rzetelnie, fajnie podszedł do tematu odczulania. Tak, no bo można, bo to znowu, no, ja nie zaklinam rzeczywistości, nie będę wszystkim obiecywać, że fajerwerki znikną, ich nie będzie. One są i teraz jakby współpracując, żeby jakby jakoś przetrwać wspólnie ten czas i żeby było ok, możemy z psiakami przepracowywać rzeczy, czyli jakby odczulać dźwięki tych wybuchów. I wiecie, tego nie robimy w dniu Sylwestra. My dopiero nie zaczynamy z psem pracować w Sylwestra, zastanawiając się, jakie środki uspokajające mu podać, czym przykryć tego psa i gdzie go schować, pisząc na wszystkich forach, że fajerwerki są złe i negatywne, tak się wyżywając na wszechświecie. Tylko i nie podejmując akcji jednocześnie. Nie podejmując żadnych działań. Tak, bo owszem, rozumiem te osoby, że się wkurzają. Mhm. Zresztą ja w ogóle jestem w branży fajerwerkowej od dziecka. Mhm. Więc to jest dziedzictwo po naszym tacie. Mm-hmm. Zresztą dlatego tych fajerwerków nigdy nie opuszczę. W każdym razie od samego dziecka, odkąd pamiętam, odkąd byłem, małe fajerwerki były w naszej rodzinie. Mm-hmm. I pamiętam, jak pojawił się w naszym domu kotek, to też byłem przez jakiś czas antyfajerwerkowcem. O, to tak aż poleciałeś? Tak, no bo wiadomo, jakby jako dzieciak, no to nie interesowałem się tak najłatwiej bardzo. Najłatwiej zrobić kontrę. Dokładnie. A jakby myślę, że kluczem jest jakby nauka tego wypośrodkowania tego, tak, właśnie później, nie? Sami jakby podeszliśmy do tematu na zasadzie takiej, aby tego kota oswoić. Mhm.
i kolejny Sylwester był już totalnie neutralny. No i później z czasem się do tych, wróciłem do tych fajerwerków, powiedzmy. Nic nie przychodzi także... samo na pewno. No tak jak mówisz, to, był rok pracy i słuchajcie, dalej nie jest miesiąc pracy. Każdy... Właśnie tu chciałem zapytać, co może zdradzić naszą widzą, bo sam nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś teraz obejrzy ten film, a obejrzy go chwilę przed Sylwestrem, jak najbardziej jest sens robić odczulanie? Jest sens, bo to jakby to, wiecie, miało nawet w 3% pomóc temu psiakowi, to jest to 3%, że pies będzie się mniej stresował. W ogóle znając schemat pracy trenerskiej, takiego odczulania, to wy będziecie też lepiej w ogóle reagowali w czasie tego Sylwestra. Pamiętajcie, że w ogóle nad psem w takiej sytuacji w ogóle się nie rozczulamy, nie mówimy, jaki ty jesteś biedny i razem z nim nie przeżywajmy tego, tylko właśnie mówimy, daj spokój, jakby jesteś dzielny, damy sobie radę, kiedyś twoi przodkowie też ogarniali, no bo trochę tak jest, nie, że oczywiście, wiecie, nie lęki... Nie upupiać tego lęki wynikają z różnych też traumatycznych sytuacji wśród psów i to jakby też trzeba głośno powiedzieć, ale nawet, słuchajcie, z bardzo ciężkich traum my psa jesteśmy w stanie treningowo wyprowadzić, tylko że to się nie zadzieje samo. To jest nasza praca w tym. Niektórzy odczulają, wiecie, jeden rok jest już połowa lepiej, ale w kolejnym roku pies siedzi, ogląda fajerwerki i to jest serio realne. Tylko tu jest też nasza praca, nie? Żeby... Mamy taki świat, w takim świecie zdecydowaliśmy się na psa i skoro on ma problem z fajerwerkami, to po to przepracujmy. Po prostu. To jest do zrobienia. Ale tu fajnie zauważyłaś, że ważna jest postawa właściciela, nie? Tak. Czyli że właśnie nie kreować tej sytuacji, która się dzieje. Ktoś strzela za oknem i o kurczę, terror. Teraz piesku, nie bój się, tak. Teraz o nie, będziemy przeżywać katorgę, tak. Wiecie, bo to tak trochę jest, jakby jeżeli wiecie, że wasz pies ma problemy z tymi hukami i dajecie mu tabletki uspokajające, to również sobie weźcie, bo bardzo często ten stres właściciela dużo bardziej wpływa na tego psa. No tak. No to jest takie nakręcanie się, więc jakby tutaj oczywiście z szacunkiem do wszystkich, bo ja rozumiem, że można realnie bać się tych rzeczy. Jakby tutaj mówimy o psach, jakby tych przestrzeni jest dużo więcej. Myślę, że specjaliści, tak, czy od malutkich dzieci, czy do osób starszych mogłyby się też w tym temacie wypowiedzieć. No jakby trochę nie dziś o tym, ale naprawdę psa wielu rzeczy możemy nauczyć. Możemy go jakby, no bardzo brzydko mówiąc, ale wytresować, co ma robić w takiej sytuacji, kiedy sobie z czymś nie radzi. Naprawdę dla psa fajerwerki nie są czymś najstraszniejszym na świecie. Jest dużo gorszych rzeczy, jak wiecie, toksyczne hodowle, właściciele, którzy psy biją albo trzymają je na łańcuchach. Jakoś, dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego my tylko przeżywamy, kiedy nasz pies się boi fajerwerków, a nie myślimy o tych psach, które są przyczepione na łańcucha jeszcze w wielu wioskach w Polsce? Zajmijmy się jeszcze tymi tematami, które mamy zrobić, a to fajerwerkami się jeszcze kiedyś może zajmiemy. Ale jeszcze dużo roboty przed nami, nie? W tym pieskowym świecie, które są o wiele ważniejsze. I wydaje mi się, że te wszystkie negatywne emocje, które też są kierowane tutaj jakby w waszą stronę, wolałabym, żeby tego dnia jakby były przekierowane na udostępnianie psiaków, które są do adopcji, właśnie wspierając fundacje różnego typu, które pracują z psiakami. Jakby zróbmy coś dobrego w takiej sytuacji. Ja tutaj też Alka wciągnę w jakieś tutaj fajne, myślę, fundacyjne rzeczy pieskowe, więc myślę, że zobaczycie, ja bym chętnie z tobą poprowadził w ogóle jakiś projekt, w którym... No bo ja osobiście nie mam pieska. Miałem kota, już niestety go nie mam. Ale chętnie bym... poznał od zaplecza cały proces odczulania psa. No i aktywnie bym się w to zaangażował. Również nie ukrywam dlatego, żeby posiąść know-how, jak ten proces wygląda. Know-how, dokładnie. No bo łatwo jest mi powiedzieć, że ej, właścicielu pieska, weź sobie go odczul, weź to, wszystko wiesz, jest po tego twojej nie stronie. Ale wiesz, ty tego nie robisz, nie? Jakby ty powiedziałeś, ej Nat, chodź, pokażmy razem, że tak, chciałem, ale zrobić, mimo wszystko nie? Trochę tak moja komunikat z mojej strony jednak taki, chcąc, nie chcąc, pewnie bije, nie? Że masz psa, okej, po pierwsze spójrz troszkę obiektywnie na temat, po drugie na koniec dnia zdecydowałeś się na pieska, to jest tak jak równie wysoki poziom odpowiedzialności, jak zdecydowałeś się na własne dziecko. Oczywiście. Więc jesteś wręcz zobligowany do tego, żeby o niego zadbać i z użyciem dostępnych narzędzi. Tak. Niemniej mi jest łatwo mówić, skoro nie mam psa i nie prowadziłem tego procesu, a jedynie z kotkiem to robiłem, który w ogóle jakoś super łatwo pamiętam, że to poszło. Zresztą i tak pamiętam to przez mgłę. Ale skupiłeś się na temacie, jakby nie zostawiłeś tego i właśnie o to chodzi, jakby skupmy się na tym. Ja ci to mówię jako osoba pracująca z psami, że to się da. Ja nikomu nie obiecuję, że tak jak wiesz, ktoś zacznie teraz i do Sylwestra to ogarnie, ale na pewno będzie lepiej. Ale nawet jeśli wiesz, w rok da się osiągnąć fajne rezultaty. Of course, tylko to... pracą, a nie
To nawet pisaniem sumie, hejtu. W to w sumie myślę, że możemy nawet ogłosić, jeżeli ktoś jest z najlepiej z okolic Czapur. No. lub właśnie Poznania, powiedzmy tej części bardziej Starołęka i ta okolica i ma pieska, który faktycznie tragicznie znosi fajerwerki. Odezwijcie się do nas. Ja bym myślę mógł nawet taką terapię zasponsorować UNAT, żeby ją w całości poprowadzić wspólnie. Dla mnie to będzie w ogóle świetny know-how i myślę, że dla ogromnej ilości widzów, jak ten proces będzie i będzie autentyczny też. Będzie nie? Bo... to bardzo autentyczne, bo to będzie prawdziwe. I sam nie wiem, jak, co będzie, tak? Bo to, tak, no. Ale myślę, że koniec końców, kiedy piesek będzie sobie chillował i oglądał petardy, które puścimy tutaj, to myślę, że to będzie To będzie taki... budujące, jeśli się to uda, będzie... bo też może być to tak, się że... uda. Pier... Okay, nie ma możliwości, się że się nie uda. Podoba mi się to podejście, no, jakby... to jestem za. Tak, no bo jak mamy podejście, że się uda, to się uda. Jak będziesz miał podejście, że... Nie wiem, zazwyczaj się nie uda. Nie, więc jakby po to jest trening, po to są jakby, oczywiście musimy zbudować psa i tak jak mówię, w zależności od tego, jakie traumy przyszedł wcześniej, to może być na wielu płaszczyznach praca, tylko że serio nie trzeba psa zaćpać, nie? Jakby, nie? Jakby też można. No właśnie, bo te jakby... tabletki uspokajające, co o nich sądzisz? Bo... Wiesz co, no jakby sama też często stosuję tabletki takie chillujące i piję melisę, jak mam za dużo rzeczy, więc uważam, że jakieś takie CBD wspomagające dla psa, tylko że ja jakby uważam środki takie wspomagające, tak, typu CBD czy leki, które przepisze weterynarz, jakby jako coś doraźnego, tylko że i to możemy podać przed Sylwestrem, tylko że te fajerwerki mogą się pojawić w każdym momencie w życiu psa. Oczywiście. Możemy się znaleźć na wyjeździe, w którym akurat będzie 20-lecie ośrodka, w którym wyjechaliśmy wypocząć. Albo wesele. Albo wesele i akurat będzie tam nasz pies i akurat nie będziemy mieli wtedy leków. I co wtedy? My pogłębimy traumę tego psa, więc jakby lepiej zapobiegać niż leczyć. Jakby wygłuszenie tych emocji psa poprzez leki, okej, rozumiem, jak teraz trochę już nie macie wyjścia, no nie przeprowadzicie do Sylwestra stricte treningu, który go oduczy tych reakcji, tak, tych emocjonalnych, to jakby jasne, tylko że koniec końców my musimy psa z tej traumy jakby wyciągnąć, a nie jakby, no bo te fajerwerki są po prostu, nie tylko w Sylwestra, więc no pracujmy i będzie tak, nawet jak ich nienawidzimy, to niestety są z nami od czasów królów, nawet w Polsce, a tak. Co dopiero w innych miejscach, szczególnie w Chinach, gdzie przed naszą erą już istniały. Więc zamiast z nimi walczyć, lepiej się do nich dostosować, w sensie dostosować się do realiów. Nawet jeżeli chcecie z nimi dalej walczyć, co też rozumiem. Dogadać się, no po prostu, no bo właśnie jakby wydaje mi się, że to słowo walka, w ogóle przepracowywanie jest tutaj ważne. I skoncentrujmy tą energię naprawdę gdzie indziej. Mhm. Jest tyle rzeczy i roboty do zrobienia jeszcze na tym świecie, że te fajerwerki to jest naprawdę najmniejsze. Ale ktoś mogła fajerwerki sprzedawać, no? O nie będę wam sprzedawać fajerwerków, nie. Żadnego kodu promocyjnego na fajerwerki nie będzie. Mamy już drugą Natalię Fajerwerkiewicz. Nie będzie kodów rabatowych na fajerwerki. Jak co to piszesz do niego? Ja nie. Okay. A jeszcze chciałem zapytać o Salto, jak to z nim było? Wiesz co, my pierwsze fajerwerki po prostu zrobiliśmy na megafanie. Ja po prostu mówię, że zobacz, jest świetnie, dawałam mu przekąski, skakaliśmy i w ogóle, i byliśmy w miejscu, słuchajcie, byliśmy w domku, w górach w ogóle na totalnym odludziu, ale chłopcy postanowili jednak te fajerwerki odpalić. Oczywiście z zachowaniem wszystkich tych środków ostrożności. Ja tam byłam z psem, były dzieci, po prostu zrobiliśmy to jako tak, tak jak wydaje mi się, to można zrobić. Jakby Salto totalnie nie ma tak, że on w ogóle nie ogląda telewizji. Jest wiele psiaków, które oglądają telewizję i te psiaki bardzo często również oglądają fajerwerki. To są psiaki, które mają gdzieś fajnie wyostrzony ten wzrok, bo psy średnio widzą w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale ogólnie w ogóle w ciemnościach mają problem, żeby zobaczyć wiele rzeczy. I Salto nawet nie chce oglądać. Jakby nawet jak mu tak mówię, że hej, no zobacz, już słyszysz te wybuchy, więc chodź zobacz, no to jakoś nie jest turbo zainteresowany. Ale wiecie, co jest ciekawe? Bo zaraz pokażemy wam pewną alternatywę fajerwerku, która pojawia się już na całym świecie. Jest droga na maksa, ale jakby coraz częściej ta branża się rozwija, chodzi o pokazy dronów i Salto boi się dronów. I to jest w ogóle hit, wiecie, to jest coś, co chcemy wprowadzać zamiast fajerwerku. Znaczy boi się tego, nie boi się tego jakby drona jako urządzenia, tylko tego dźwięku, który on wydaje. I teraz to jest moja robota, żebyśmy mogli wam kiedyś nagrać fajny pokaz, żebym ja tu przyjechała z Saltkiem, muszę z nim przepracować drona. Tak samo jak Salto nie lubi tego dźwięku gimbala, on nie lubi tego takiego przekręcającego się dźwięku. Bardzo to jest śmieszne, nie wiem skąd mu się to wzięło. No to też nie jest taki strach, że uciekaj w ogóle, ale jest taki... No, nie pasuje mu ten dźwięk, nie? Więc jakby te drony mają być wprowadzane, a zobaczcie, pies nawet może
taką liksę mieć, że boi się jakiegoś dziwnego dźwięku. Kurczę, nie? To ja tutaj ciśniemy ostatnie kilka lat na tym, żeby zrobić technologię właśnie dronów latających w roju. A psy mogą się też tego bać. No mój sal to słuchajcie, wszystko nie? Właśnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie w kontekście właśnie psiarzy. Dlatego się tak uśmiechnęłam, jak napisałeś o tych fajerwerkach i że ta alternatywa dronów, ja się uśmiecham super. Mój pies nie boi się fajerwerek, bo mamy je zrobione, to teraz drony będziemy odczuwali, więc też będziemy, może wam pokażemy, jak odczulić dron. Może to też będzie po prostu też bardzo chętnie, fajna, tym bardziej, że jest to jest to obszar, w który teraz powoli wchodzimy. To może go je wezmę i tak, wtedy pokażemy wam. Tak? I jeszcze mamy też alternatywę, nad którą pracujemy, to są drony pod naszą marką Spectralite. To swoją drogą jest projekt, na którym są mega duże w ogóle. Pracujemy już kilka dobrych lat. Są bardzo duże, ogromne, a to dlatego, że mają tutaj dopinane takie specjalne na tych złączach kartridża, na właśnie ciche fajerwerki poprzez odpowiedni ruch drona na niebie. Plus dodać do tego jeszcze emisję światła LED-owego i to w zasadzie mamy wtedy klasyczne drone light show, to już jest coś, co się popularyzuje na całym świecie. Tak. W ogóle jest customowa autorska konstrukcja, nawet te elementy, które tu widzisz, te kopuły wykonane z tworzywa sztucznego, które są ultra lekkie, ultra wytrzymałe i jeszcze są autonomiczne, a to znaczy, że mają bardzo precyzyjne systemy pozycjonowania ich w przestrzeni. Okay. Bo to sprowadza się do tego, że klikasz sobie Enter, a one same, czy to będzie ich 10, 20 czy 1000, będą formować widowisko na niebie. Realne. Miasta będą dążyły. To jest taka trochę przyszłość? Dlatego się na tej technologii skupiliśmy. To jest w ogóle technologia bardzo nowatorska. My też na nią uzyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, otrzymaliśmy 1 000 000 złotych dotacji. I to był jakby taki pierwszy krok, który pozwolił nam opracować technologię. Na chwilę obecną mamy małą flotę 20 tego typu dronów. W przyszłym roku będziemy mieli ich już 100 i to nam pozwoli formować całkiem przyzwoite widowiska. No i dlatego to robiliśmy przez ostatnie ponad 3 lata. To jest naprawdę efekt ekstremalnie dużej ilości pracy. I to jest pełen custom i oprogramowanie, i elektronika, która jest w środku, i kopuły, wszystko. No po to to robiliśmy, bo liczę, że tak, że to będzie... Generalnie co się stało z fajerwerkami konwencjonalnymi, większość miast odeszła, szczególnie takie duże jak Warszawa. No teraz partia się też zmieniła na tą właśnie jeszcze bardziej antyfajerwerkową, nazwijmy to. No co też jakby zamiast, tak jak mówisz, zamiast zaklinać rzeczywistość i się na to obrażać, no to też dajmy alternatywę, dokładnie. Też robicie alternatywy, no to tak jak, wiesz, ja jako psiarz mówię, dobra, to przepracujmy pewne rzeczy, to też jesteś otwarty na to, że rzeczywiście jakby rozumiesz te różne strony, rozumiesz miasta, oczywiście, dlaczego z tego odchodzą i też wchodzisz w alternatywy, to też jest bardzo dokładnie spoko. Tak, tak. Jak jesteśmy tak tutaj na wizji, nie? I teraz nie wiadomo, czy to będzie można cofnąć. Z jakimś schroniskiem zrobimy jakiś fajny pokaz, z jakąś zbiórką dla piesków. Ale jakoś. Pokaz jaki masz na myśli? No pokaz? Do pokaz taki. A, dronów. Wasz, no. Możemy coś zrobić, jak najbardziej. Tak. No to już widzę, publiczna deklaracja. To jest, tak. Ale tak, pierwsza publiczna deklaracja. Ale zobaczcie, jak się poprawił. On teraz, on będzie negocjował, no. No pierwsza, znaczy nie, chciałem też zaznaczyć, że pierwsza publiczna deklaracja, która już padła, to dotyczyła tego, że bardzo chętnie bym autentycznie poprowadził jakiegoś psa. Pomógł go poprowadzić, nawet serio możemy zasponsorować ten proces. Ja myślę, że możemy nagrać materiały. I świetne, dokładnie. Które trą do wielu osób. I które tym osobom pozwolą też ten proces ewentualnie samodzielnie poprowadzić. Bo w ogóle ten proces, dlaczego też wielu się na niego nie decyduje? Bo prowadzony z behawiorystą, jakby nie patrzeć, jest bardzo drogi. I to jedna wizyta u behawiorysty to jest tam powiedzmy kilka stówek, nie? Tak. I wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale to nie znaczy, że w takim razie tylko... Zostawmy ten temat. Tak, że tylko wybrane osoby mają pracować ze swoim psiakiem, więc zrobienie takiej serii, poprowadzenie tego, jestem mega za, także serio zgłaszajcie się. Myślę, że może nawet zrobimy jakąś taką akcję na serio na jakimś Facebooku. A co do akcji z schroniskiem, też jestem otwarty, coś sensownego jak najbardziej. Myślę, że dużo osób po prostu będzie chciało wesprzeć schronisko, przyjeżdżając zobaczyć taki pokaz. A, taka wiesz, konwencja, mega fajna konwencja. No, wiem, no przecież... Bardzo ładny pomysł. No. Ja mam same dobre pomysły, to... więc jakby... To dobra. O co chodzi? Ściągamy ludzi do schroniska i robimy pokaz. Cichy, no nic nie zrobimy psom, oczywiście, a oni będą w puszkę wkładać kasę. Piękny pomysł, no myślę, znaczy dobra, na 100% robimy to, jeszcze Mikołaj musi mój wspólnik to klepnąć, ale Mikołaj jest... Ja zaraz pójdę do Mikołaja. Mikołaj jest bardziej... jakby to nazywa... on jest tym, nie, właśnie on jest tym aniołem, a jestem tym szatanem. No to w ogóle. Ja jestem tym, który odpala te duże ładunki, a on jest tym, który właśnie ciągnie mnie tą stronę tych cichych. No to... Więc na 1000000% Mikołaj się zgodzi, zresztą Mikołaj też ma pieska, także no to w ogóle jest twoja krew.
Nie strzelam fajerwerków, strzelam focha na przykład sobie w Sylwestra, ale no to jakby... było pierwsze, co mi napisałaś. Ej, kręcimy wspólne? A wiesz, że ja nie lubię fajerwerków. Bardzo szczerze to jakby napisałam. Znaczy ja lubię, tylko że no po prostu no jest dużo takiego syfu, który no, mi przy tym tak, jakby nie, nie odpowiada. No nie, nie jesteś fanką, nie? Nie jestem fanką. Znaczy jestem fanką tego efektu i to wygląda cudownie, pięknie, tylko wiem, że można to zrobić po prostu mądrzej, lepiej i w ogóle. Jestem fanką jakby tego rozwijania się w tej kulturze fajerwerkowej. Tak jak cały świat się rozwija i nie palimy już kobiet na stosie, bo uważamy, że są wiedźmami, nie? To tak uważam, że w kulturalny sposób możemy te fajerwerki ogarniać. No, tak, taki tak. Mądry po prostu. W mądry tak? sposób je odpalać. Niekoniecznie tylko... od nich odchodząc, bo to dokładnie, też warto zauważyć, że Zachód mityczny, który już dawno fajerwerków nie strzela, bo są dla troglodytów, a to się okazuje, że właśnie Zachód o wiele bardziej strzela fajerwerki. Czy więc... to Niemcy, czy Hiszpania, Włochy. Więc tam to tam jest, to tam działa, więc wydaje mi się, że to można ten fajną współpracę gdzieś tutaj ugrać między psiarzami, fajerwerkowiczami, ale wiecie, to nie jest tylko temat, że psiarze, nie, bo to tam jest wielopłaszczyznowy ten temat, nie, to wiele gdzieś tam struktur dotyka, dlatego jakby, no, nie marudząc, zapraszam was serdecznie, kochani, do mądrego funkcjonowania w tym świecie fajerwerków. Ja was serdecznie zapraszam i też jako psiarzy, żebyście po prostu troszkę bardziej pomyśleli, czy na pewno zrobiliście wszystko, żeby wasz pies, powiedzmy, nie bał się tego, co się dzieje za oknem, bo to nie tylko fajerwerki, ale również takie, wiecie, burze może pies wyczuwa wcześniej, bo pies wyczuwa, ale to też są dla psiaka trudne często sytuacje, tak jak fajerwerki, także to wszystko można z psem przegadać, przerobić i żeby żyło się wszystkim lepiej. Tak, i śledźcie nasze kanały, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy, pojawi się akcja raz właśnie z tym odczulaniem jakiegoś skazanego psiaka. Obiecam, zaraz do Mikołaja ogarniać. Tak, i dwa kwestie z tą fundacją. Ta z fundacją na pewno troszkę później w czasie niż ta pierwsza, bo tą pierwszą akcję to w zasadzie lada moment możemy już szukać kandydata, nie? A fundacja to pewnie temat lato. To kochani, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Ciao. Słuchajcie, kochani, z chłopakami będziemy robić przefajne rzeczy. Myślę, że równie fajne jak te świecące drony, co? Co myślicie? No, tak jest, a jakiś entuzjazm większy? Większy entuzjazm. Słuchajcie, ja się mega jaram. Będą super projekty, również pieskowe. Dobrze. To czekajcie, to na pion muszę.